Nieważne, czy to łazienka, kuchnia, czy sypialnia. Wszystko musi mieć swoje miejsce. No, prawie wszystko. Och, gdzie mam to niby dać? Niech to, wlazłem w listy. Fuu, szkoda, że nie mam skrzynki. Prawie zapomniałem kluczy. Gdzie ja je dałem? Zawsze to samo. Kevin, piłka! Wow. Masz taki bałagan, że nie ma co się dziwić. O, znalazłem klucze. Chociaż tyle dobrego. Okej, muszę zorganizować dla nich miejsce. Ktoś chyba wpadł na genialny pomysł. Masz piłeczkę tenisową? Zamień ją w uchwyt. Za pomocą scyzoryka zrób małe nacięcie, nie większe niż 2,5 cm. Teraz przyklej oczy nad nacięciem, żeby całość przypominała twarz. Przygotuj klej i przyssawkę. Nanieś odrobinę kleju na jej koniec, byle nie za dużo. Szybko przyklej przyssawkę na tył piłeczki. Przytrzymaj, aż wyschnie. O, słodziak! Zobacz, jak to działa. Przyczep go w łazience, przy drzwiach, gdzie tylko zechcesz. Dzięki za trzymanie ręcznika. Od razu lepiej. Już nigdy nie zgubisz kluczy. A co z listami? Koniec z deptaniem korespondencji. Dobra piłeczka. W końcu ostatnia lekcja. Miejsce spoko. Na bank będę tego potrzebować. O, wiedziałam. O nie, Amy idzie. Patrz pod nogi. No to będzie gleba. Chcesz mnie zabić, czy co? Przepraszam, nie chciałam. W porządku. Chyba wiem, jak rozwiązać twój problem. Weź pustą plastikową butelkę i przetnij tuż pod szyjką. Uwaga na palce. Teraz weź zamek błyskawiczny i rozepnij do połowy. Nalej trochę gorącego kleju na jedną stronę, byle nie na palce. I szybko przyklej do butelki od wewnątrz. Zrób to samo z górną częścią zamka. Teraz możesz przechowywać długopisy i markery w podręcznym pojemniku. Już nigdzie nie uciekniecie. Proszę bardzo, Lili. O, słodkie! Dzięki. Po co kupować drogi piórnik, kiedy możesz go zrobić sama? Dobrze, że kupiłam mleko. Wystarczy jedna szklanka. I miksujemy. Za minutę będzie gotowe. Co to się tak rozbryzguje? Ach! Uwaga na oczy! Ciekawe, czy zostało coś w misce. Ale narobiłam bałaganu. Ty zdrajco! Koniec z wypiekami. Prawie skończyłam. A? To Bella? Co się dzieje? Dobra, nie musisz mówić. Jak to się stało? Daj to. Mam pomysł. Weźcie trzepaczkę i szczypce i zróbcie przyrząd do masażu. Odegnijcie nieco pręty i nanieście klej na końce. Byle nie za dużo. Nie mogą się oderwać. Zaczekajcie, aż wyschną. Wystarczy tych łez, Bella. Kuchnia i tak cała zalana. Już lepiej? Nie ma to jak masaż głowy. Trochę łaskocze, ale za to uspokaja. Hej, to działa!
Najpierw prysznic, potem tulas. Nadmiar coli może skończyć się bólem brzucha. Chcesz moją? Już nie mogę. W sumie to możemy się zabawić, próbując postawić ją na stole. I start! Obróć się. Dasz radę. Albo i nie. Patrz teraz. Pokażę ci, jak to się robi. Ale poleciała. O nie! Skarbonka! I to by było na tyle. Co za pech. Tego się nie spodziewałam. Mama tyle oszczędzała na nowe auto. Wyluzuj. Mam pomysł. Potrzebujemy tej butelki. Serio. Przetnijcie pustą butelkę na pół i zdejmijcie etykietę. Nanieście na brzeg gorący klej i przyłóżcie dolną część butelki. Zaczekajcie, aż wyschnie i zróbcie nacięcie w tym miejscu. Pomalujcie całość na różowo. Jeszcze uszka. Urocze, prawda? Wygląda chrumkastycznie. Ale mama się ucieszy. Uwaga, idzie. Coraz bliżej nowego autka. Gładko poszło. Jak przeniesiemy 245, to otrzymamy rozwiązanie do zadania siódmego z poprzedniego testu. Ale o tym jutro. Uff, zbawienny dzwonek. Tęskniłam za tobą, internecie. Nie za głośno, Sofia? Wyluzujcie, już ściszam. Założę słuchawki. Ale bałagan. Jak mogły się tak poplątać? Zaraz, to opakowanie po gumie się przyda. Już wiem. Weź puste opakowanie po gumie. Ozdób wedle uznania. Słodkie, co? Otwórz i przebij dwie dziurki z jednej strony. Teraz brelok. W końcu możesz słuchać muzy wszędzie. Hej, Sofia, chodź na lunch! Twoje słuchawki już nigdy się nie poplączą. Nawet nie musisz ich trzymać w torbie. Genialne! Okej, trzeba się uczyć do egzaminów. Szkoda, że ta nauka mnie usypia. Hej, ja to czytałam. Tak jakby. A, gdzie to było? Pomyśl, Mia. Masz może starą lalkę, którą już się nie bawisz? Weź scyzoryk i przetnij jej nogi, tuż pod kolanem. Trochę makabryczne, ale będzie dobrze. Zobaczysz. Natnij nie głębiej niż 2 cm. Uwaga na palce. Sorry, Barbie. Weź kawałek papieru i wsuń go przez nacięcia w nogach. O tak. Jeszcze druga. W ten sam sposób przygotuj ręce i wsuń je na papier. Wow, wygląda dziwacznie, co? Zaraz zobaczysz, co zrobimy. Kiedy znowu będziesz czytać książkę, weź swoją nową zakładkę i zaznacz stronę, na której skończyłaś. Ha, jakaś Barbie utknęła w twojej książce. Ta nowa szminka jest czadowa, co nie? Ojej, wszystko takie porozrzucane. Może to się przyda. Odkręć wieczko, a słoik odłóż na bok. Weź małą zabawkę i obróć ją na drugą stronę. Nałóż odrobinę kleju na wszystkie stopy dinozaura. Kiedy skończysz, obróć go znów i przytwierdź do wieczka. Spryskaj ulubionym kolorem farby. Na przykład takim pięknym błękitem. Jak całość wyschnie, zakręć słoik stylowym wieczkiem i przechowuj w nim patyczki lub inne kosmetyczne szpargały. Fajnie, nie?